Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj zawsze tak nietypowo. Mam tu przygotowaną wodę święconą. I tak wirtualnie spróbuję was wszystkich dzisiaj poświęcić. Woda na pewno przez film nie przejdzie. Ale tu nie chodzi o wodę, ale chodzi o Boże błogosławieństwo. A Boże błogosławieństwo, dla Bożego błogosławieństwa nie ma żadnych barier i granic. Odłożę to, rozpoczniemy tą katechezę. Tradycyjnie się pomodlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, co się objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich. Rozpocząłem obrzędem, którego chyba w tym roku bardzo wszystkim brakowało. Zwykle w okresie świąt wielkanocnych, Wielką Sobotę, przygotowujemy koszyczek pełen jedzenia i różnych fajnych rzeczy do jedzenia. Idziemy do kościoła, ksiądz to błogosławi, ksiądz to kropi wodą święconą. I dzięki temu potem my spożywamy śniadanie wielkanocne w niedzielę zmartwychwstania Pana Jezusa. No w tym roku tego nie było. Dzisiaj powiemy sobie właśnie o takich tradycjach ważnych, choć nie najważniejszych, które pomagają nam naszą wiarę przeżywać. Ja tak zerknąłem w nasz katechizm, jaki tam jest tekst wprowadzający do katechezy i warto przeczytać. To jest historia rodzinki, która w 2005 roku wyjechała do Wielkiej Brytanii. Tam jest historia o tym, jak oni przeżywali święta wielkanocne. Właśnie konkretnie święcenie pokarmów. Bo święcenie pokarmów jest taką tradycją na Wielkanoc, taką tradycją polską. W Wielkiej Brytanii jest to tradycja nieznana. Tam jest opisane, jak to wyglądało w tej angielskiej parafii w Abington, dokąd oni się udali. Ale ja nie muszę tu używać książki, Bo rok później, co prawda, w 2006 roku sam wyjechałem do Wielkiej Brytanii, aby tam pracować z Polakami i mogłem zauważyć, w jaki sposób te nasze polskie tradycje, nawet to święcenie pokarmów w Wielką Sobotę, czy święcenie samochodów, o tym zaraz wam powiem, jakie to robiło wrażenie na Anglikach. Oni tego nie znają. Tutaj ta rodzinka opisuje, w jaki sposób jak oni poszli do księdza proboszcza angielskiego, żeby im poświęcił pokarmę. On za bardzo nie wiedział, o co chodzi. No ale im poświęcił, pokropił wodą. Potem za rok zebrało się więcej polskich rodzin. Potem przychodzili już Polacy, Anglicy, bo ja pamiętam w mojej parafii, to było w centrum Londynu. Wielka Sobota to już jest dzień wolny dla wszystkich. Nasi sąsiedzi, kościół był na takiej ulicy w centrum Londynu. Zaraz z kościoła wychodziło się na chodnik, były rzędy domów po jednej i po drugiej stronie. Wszędzie mieszkali Brytyjczycy, Anglicy, Londyńczycy. I gdy oni widzieli te tysiące Polaków, powiem wam szczerze, do polskich kościołów przychodzi dużo Polaków święcić pokarmy, ale tam pokarmy się święciło od 9 rano do 17, co 15 minut, to były tysiące ludzi. Gdy Anglicy, szczególnie te angielskie babcie, widziały te koszyczki przygotowane, to sweet i tak dalej, te stwierdzenia, po prostu strasznie się to podobało. I z roku na rok ja zauważałem, że przychodzą już nie Polacy tylko, przychodzili też Anglicy, żeby święcić pokarmę. Czyli ta nasza polska tradycja w jakiś sposób im się spodobała, w jakiś sposób ich pociągnęła. Ja pamiętam taką historię bardziej osobistą.
Mój kolega kupił samochód w Wielkiej Brytanii. I oczywiście takim zwyczajem polskim, u nas się święci samochody na 25 lipca, w święto świętego Krzysztofa, zresztą mojego patrona. Przyjechał tym samochodem, to było wieczorem już. Ci ludzie, lato, gdzieś tam stali na ulicy, rozmawiali, niektórzy palili papierosy, sąsiedzi nasi i... No ja wyszedłem ubrany, o tak w stule przed chwilą, z kropiduchem i oni tak, oh, father, what are you doing? Co ty robisz? Father, tak się mówi do księdza po angielsku. Proszę księdza, co ksiądz robi? Ja mówię, no idę poświęcić samochód. Wszyscy, to samochody można święcić? Ja mówię, można. Jest to Boże błogosławieństwo, żeby nikomu nie stało się nic ani kierowcy, ani pasażerom. No to wszyscy, no to mój też, to mój też, to mój też. W zasadzie pół ulicy tych samochodów prześwięciłem i to byli ludzie, no, nawet niektórzy pewnie niewierzący. Ale ta tradycja bardzo się mi spodobała. I dzisiaj spróbujemy sobie o tych naszych polskich tradycjach troszkę powiedzieć, bo my do nich jesteśmy przyzwyczajeni, a one są piękne, one są pociągające, one są bardzo atrakcyjne, nawet jak inni ludzie z innych krajów zobaczą, co to jest, chcą w tym uczestniczyć. Warto sobie to uświadomić. Otwórzmy nasze zeszyty ćwiczeń na stronie 60. I na stronie 60. Na stronie 60, zadanie numer 1. Tradycyjnie proszę teraz zrobić pauzę w naszym filmie i trzeba połączyć daty z konkretnymi obrazkami, co kiedy się święci. Ja podpowiem wam na przykład. Tu jest 25 lipca, moje imieniny. Jest samochód, czyli wtedy święcimy pojazdy mechaniczne. Jeszcze jedna podpowiedź. Jest Wielka Sobota i mamy tu koszyczek z jedzeniem. Łączymy to, dobrze? I teraz czas start. Proszę to zrobić. Ja pójdę sprawić, czy bateria działa, czy aparat działa, czy to się nagrywa, czy ja nie mówię tego do ściany. Wy robicie sobie pauzę i zaraz wspólnie to zadanie sobie sprawdzimy. Start. Dobrze, lecimy dalej, kochani, a więc tak, o przepraszam, to zacznijmy według kalendarza. 6 stycznia święcimy złoto kadzidło Mirre, uroczystość trzech króli. W środę popielcową święcimy popiół i posypujemy tym popiołem nasze głowy. 2 lutego w uroczystość objawienia pańskiego święcimy gromnicę, czyli świecę. Tu jest świeca. 5 lutego błogosławimy wodę i chleb ku czci świętej Agaty. 25 lipiec, już mówiłem, wszystkie pojazdy mechaniczne. Samochody, rowery, hulajnogi, deskorolkę, myślę, też można poświęcić. Wielka Sobota, święcimy pokarmy, czyli jest koszyczek wielkanocny. 15 sierpnia święcimy zioła i kwiaty, wieńce. Niedziela Palmowa, święcimy palmy i 8 września w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny święcimy ziarna, siewne i nasiona i z tego co widzę przeszliśmy całe to nasze zadanie. Moi drodzy, dlaczego tak, dlaczego, po co? Ktoś zapyta, po co to wszystko?
Po co? Na to odpowie nam zadanie drugie. Znowu otwieramy nasze podręczniki, przepraszam, zeszyty ćwiczeń, strona 61. I tam jest zadanie do wykonania. Symbolom trzeba podporządkować poszczególne litery. Znowu robicie pauzę, jeśli chodzi o film na YouTubie. Robimy to zadanie. I gdy skończycie zrobić zadanie drugie na stronie 61, włączamy film, a tam znowu ja. Dobrze. Myślę, że zadanie jest rozwiązane. To zadanie to jest fragment listu do Koryntian świętego Pawła. Czyńcie wszystko na chwałę Bożą. Ja przeczytam ten fragment listu świętego Pawła. Z listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. No, święty Paweł daje nam tu konkretne wskazanie, że nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w kościele, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy na mszy świętej, nie tylko wtedy, kiedy modlimy się w domu, mamy oddawać cześć Bogu, ale wszystko, wszystkie nasze zajęcia, praca, odpoczynek, w polskiej pieśni śpiewamy, niech cię nawet sen nasz chwali. Więc nawet jeśli śpimy, to tego snu nie święcimy, gdybyśmy poświęcili kogoś śpiącego, by się obudził. Ale niech cię nawet sen nasz chwali, nasza praca, nasza nauka, nasze różnego rodzaju zajęcia, nawet nasza jazda samochodem, ma być na chwałę Pana Boga. Mamy pamiętać wtedy, że to, co robimy, robimy z łaski Pana Boga. To, co mamy, mamy z łaski Pana Boga, z Jego ręki i na Jego chwałę. Tym się chcemy cieszyć. W taki sposób chcemy to przeżywać. I jedzenie, i picie, i smutek, posypywanie głów popiołem, i radość, która płynie chociażby z jazdy na rowerze albo jazdy samochodem, wszelkimi środkami lokomocji, to o tym nam przypomina święty Paweł. I o tym nam przypominają te zwyczaje i tradycje błogosławieństw różnych okoliczności naszego życia. Wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Stąd się wzięły te wszystkie tradycje, o których tutaj mamy taki skrót tego. Nie da się o każdej z tych tradycji mówić, brakłoby mi karty, brakłoby mi baterii, brakłoby mi lekcji. Ale opowiem wam tylko o moim patronie, bo jestem Krzysztof. Wszyscy pewnie wiedzą. I moim patronem jest święty Krzysztof, patron kierowców. Powiem tą historię bardzo krótko, ona była bardziej rozbudowana. Święty Krzysztof był człowiekiem bardzo mocnym, był bardzo wielkim, jakimś takim super Rambo, super bohaterem, jakimś wielkim wojownikiem i on chciał służyć komuś, kto jest najpotężniejszy. Służył królowi, potem podobno służył szatanowi, ale w końcu odkrył, że najpotężniejszy jest Pan Bóg. I chcąc mu służyć, zamieszkał nad rzeką, w miejscu, gdzie tą rzekę ludzie przechodzili, nie było mostu. Rzeka była rwąca, była szeroka, niektórych porywała, więc święty Krzysztof po prostu pomagał im przechodzić przez rzekę. A jak ktoś był lżejszy, brał go na ramiona i przenosił przez rzekę. I dlatego i pewnego razu przyszło małe dziecko i mówi, że chce przejść. No to święty Krzysztof mówi, dobra, wziął go na ramiona. Małe dziecko, to dla niego to nie było nic wielkiego, przeniesie. I nagle idąc przez tą rzekę, czuje, że ten mały chłopak jest tak ciężki, że Krzysztof stanął w środku rzeki, nie mogąc zrobić kroku, ale jakoś doszedł na drugi koniec, zasapany, zmęczony, wykończony
i mówił tak, no słuchaj, ale to ty naprawdę ciężki jesteś, mały jesteś, ale taki ciężki, że hej. I wtedy to małe dziecko mówi, bo ja dźwigam na sobie cały świat. Jemu ukazał się Jezus. I święty Krzysztof jest takim naturalnym patronem osób, które pomagają innym ludziom się przemieszczać. Autobusem, samochodem, jakimikolwiek środkami lokomocji, tramwajem, pociągiem. Święty Krzysztof jest patronem tych pasażerów, kierowców, podróżujących. I właśnie przy okazji jego wspomnienia 25 lipca poświęcamy samochody. To jest poświęcenie samochodów, aby to służyło dobru mojemu, innych ludzi. Tak samo jak poświęcamy jedzenie, aby to służyło dobru mojemu, innych ludzi. Jabłka, chleb, woda, ziarno siewne, wieńce, kwiaty, które święcimy w sierpniu. To wszystko ma służyć dobru mojemu, innych ludzi. W tym wszystkim mamy chwalić, oddawać cześć Panu Bogu. I moi drodzy, te wszystkie błogosławieństwa, o których tu dzisiaj mówimy, poświęcenia, na przykład nowego domu, to są tak zwane sakramentalia. Sakramentalia. Otwórzmy naszą książkę na stronie 168. Strona 168, podręcznik otwieramy. I tu mamy definicję sakramentaliów. Sakramentalia to są święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności naszego życia. Sakramentalia przygotowują nas do przyjęcia tego, co dostajemy w sakramentach przede wszystkim. Mszy świętej, spowiedzi, czyli tych duchowych darów. I sakramentalia, jak mówi nauczanie Kościoła, uświęcają różne okoliczności naszego życia. Teraz bardzo bym prosił, aby na bazie tej definicji, którą przeczytaliśmy z katechizmu, z książki, z podręcznika, wykonać zadanie numer 3, strona 61, zadanie numer 3, strona 61, zadanie numer 3, korzystając z definicji w podręczniku ze strony 168, uzupełniamy brakujące wyrazy w tej definicji, dobrze? Włączamy pauzę, żeby dać mi odpocząć. Ja chwilę odpocznę, a wy wykonujecie to zadanie. Sprawdzę baterię. Całkiem nieźle. Dobrze, moi drodzy, myślę, że jesteśmy gotowi. Więc sakramentalia to są święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe dobra. One przygotowują, jeszcze raz powtórzę, przygotowują nas do przyjęcia tych duchowych darów, które dostajemy w sakramentach i uświęcają różne okoliczności naszego życia. I dlatego tutaj rozpoczęliśmy katechezę od przypomnienia tych różnych tradycji, różnych błogosławieństw. Niektóre są bardzo popularne, tak jak święcenie pokarmów. Niektóre już są mniej popularne, mniej znane, tak jak święcenie gromnic, tych świec 2 lutego. Ale te tradycje, one budują naszą wiarę. Sakramentalia budują naszą wiarę, przygotowują nas do tego, żeby właściwie korzystać z sakramentów świętych.
Ja mam dla was taką propozycję, żeby nawet we własnym domu zatroszczyć się o coś tak prostego jak woda święcona. Żeby mieć wodę święconą. Możemy mieć takie specjalne naczynko, gdzie ta woda święcona jest. Albo zapytać rodziców, gdzie jest, w jakiej szufladzie gromnica, specjalna świeca z mojego chrztu. Żeby wiedzieć gdzie to leży. Warto o takie tradycje dbać. To nie jest tylko jakiś taki czasami folklor, jak nam się wydaje, ale nawet to święcenie pokarmów, na które idziemy z takim lekkim sercem, radością, trochę traktujemy to jak jakąś zabawę. Nie. Przez to Bóg zsyła nam swoje błogosławieństwo. Bóg chce uświęcić każdą chwilę naszego życia. Święcimy samochód 25 lipca, jadąc tym samochodem. Warto się zastanowić, że to jest Boży dar. Że Pan Bóg w ten sposób daje nam jakieś dobro. Ale w ten sposób Pan Bóg nas motywuje, żeby ten samochód służył dobru. Służył mi, służył innym ludziom, służył pomocą. Jadę sam samochodem i stoi ktoś na przystanku albo macha, przecież mogę go podwieźć. To jest coś, co otrzymałem od Pana Boga. Sakramentalia uświęcają różne sytuacje w naszym życiu i w tych różnych takich codziennych sytuacjach, jak jedzenie czy jazda samochodem nawet, o Panu Bogu mają nam przypominać. Kochani, ja mam na koniec zadanie dla was. I tym zadaniem jest na stronie 61 jest miejsce na notatki. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery linijki tylko, dobrze? W tych czterech linijkach krótko napiszcie, jaka taka tradycja związana z poświęceniami najbardziej się wam podoba, najbardziej jakoś was dotyka waszego serca i dlaczego. To tyle na dziś. Do zobaczenia wkrótce, może bardziej na żywo już. Żegnam was. Pomodlimy się na koniec. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, chodźcie, nie pojmuję. Jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia. Szczęść Boże.